Uwaga wybrańcu. Poniższe materiały są ściśle tajne, dostępu do nich nie posiadają nawet FBI, CBS czy JD. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Andrzej D., pseudonim artystyczny Admiros, jest powiązany ściśle ze środowiskiem Illuminati, a oto dowody. Na jednym z jego zdjęć w okularach odbija się znak Illuminati. Dodatkowo spójrzcie na przekątną jego palców, widnieje tam również znak Illuminati. Admiros na co dzień nagrywa w swojej piwnicy, bazie Illuminati. Spójrzcie na jego tapetę na pulpicie, która przedstawia kosmos. Kosmos równa się Illuminati. Kosmos to też Ziemia, a w Ziemi rosną sobie buraki. Buraki równa się Illuminati. Baza jest w baseballu. Baseball ma 7 liter. Admiros ma 7 liter równa się Illuminati. Admiros był wielokrotnie widziany ze swoim kolegą reptylianinem Illuminatim, Skajkiem. Jednym z miejsc ich spotkań był Poznań, a konkretnie PGA 2016, gdzie werbowali nowych członków. Tu zdjęcie z jednym z nowo przyjętych. Skajek plus Admiros równy 13 liter. Liczba 13, nieszczęśliwa liczba równy Illuminati. Skajek jest Illuminati. Admiros już kilkukrotnie próbował być niewidzialny i przedrzeć się między ludźmi. Jak widać, nasi fotoreporterzy go złapali. Twój błąd, Andrew. W związku z powyższym, Admiros zdecydował się na dramatyczny krok. Zapuścił brodę. Broda to 5 liter, Skajek to 6 liter, Admiros to 7 liter. Ciągi Illuminatów. Dodatkowo Admiros przemycał dla Illuminatów banany z Kolumbii. Banany to 7 liter, Admiros to 7 liter. Illuminati. Wracając do liczby 13. 13 to pech. Pech równa się na przykład spalone drzewo, o którym Admiros wspominał kiedyś. Andrzej spalił drzewo na zlecenie Illuminati. Na koniec, myślicie, że spanie w okularach to norma? Nie. To pobieranie energii od Illuminatów. Admiros, Illuminati confirmed.